Na gorąco omówię kabaczkowy zawrót głowy, ponieważ z 12 na 13 października nastąpiły przymrozki, które no, zakończyły po prostu uprawę dyniowatych. Jak pamiętamy, tutaj jest tunel foliowy i tutaj na grządce, na po prostu łące, na kartonach, na słomie i w takich kulach ziemnych po prostu z nasion hodowałam kabaczki. Na bieżące użycie brałam kabaczki takie w formie zielonej, natomiast teraz dozbieraliśmy resztkę takich już fajnie dojrzałych, już takich żółto-pomarańczowych, po to, żeby można było je przechowywać dla naszych kóz. Jeśli chodzi o mnie, takie podsumowanie na gorąco, to jest to uprawa idealna. Praktycznie w ogóle się nie namęczyłam, jeśli chodzi o założenie tej grządki, no bo tylko tutaj, tak jak powiedziałam, wyłożyłam kartony, wysypałam słomę i zrobiłam sianie, siew. Jeśli chodzi o plewienie, to kompletnie tutaj nie plewiłam nic, nie występowały tu praktycznie żadne chwasty oprócz tego, co teraz widzicie, ponieważ te kabaczki dość szybko zaczęły opanowywać sobie teren i uniemożliwiały chwastom wzrost. Jest tutaj mnóstwo właśnie tej masy pozostawionej po tej grządce, która wyląduje za chwilkę na kompoście, żeby się rozłożyć. No i ja tutaj sobie tak na gorąco, wiecie co, pogrzebię trochę w tym. No widać resztki słomy, czy tutaj jakiś karton widać. No ziemia jest taka nawet ładna, milutka. No nie wiem, nie widzę tutaj. Może jakaś, nie wiem, czy to jest karton, czy to jest jakiś... No o, widać tu trochę resztkę kartonu. Więc widać, jak w ciągu okresu wegetacyjnego on się po prostu rozłożył. No pamiętajcie, że tu było ściśle wszystko, tak? Poukładane na zakładkę. Więc jeżeli tak na gorąco patrzę i szukam czegoś, jakichś śladów kartonowych, to można sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób się to wszystko tutaj rozłożyło. Także bardzo fajnie. Tu jest jakaś stara jeszcze łodyga. O, widzicie, tu są jakieś resztki jeszcze kartonu. Tu jeszcze jakieś resztki. Wszystko się pięknie rozsypuje, przerabia. Także idealnie. Ja jestem zachwycona tą metodą. No i polecam. Fajnie na to też trzymało właśnie folię, że na mnie odleciała. Polecam, polecam i teraz kombinuję, jak uzbierać więcej kartonu. Sorry za kiepskie światło, ale znajdujemy się w tej mojej suszarni przechowalni. No i tutaj jest zbiór kabaczka z tej grządki przy tunelu foliowym oraz tej dalszej, tej, gdzie był taki, wiecie, wielki bałagan. I tak jak powiedziałam, no to jest zebrane 32-33 dynie kabaczki, bo tak było napisane na opakowaniu, jak siałam. Myślę, że spokojnie z 20 kabaczków żeśmy zjedli w formie zielonej. Zjedli, tudzież przetworzyli, także można sobie tylko wyobrazić, jak olbrzymi jest ten plon. Dodatkowo z tyłu widzicie skrzynkę ze zbioru ziemniaków, ale również ciekawie się to zapowiada na taką mikroskalę, fajny eksperyment. A tutaj po drugiej stronie zebrane dynie, to są te duże, to są dynie, które rosły na tym dyniowisku ściernisku, a te tutaj maleńkie, to jest z tej eksperymentalnej grządki trzech sióstr, więc to miały być dynie olbrzymie. No i jest mi niezmiernie przykro, że nie zdążyły one wyrosnąć, bo są naprawdę przepięknych kolorów i bardzo ciekawych kształtów. Znaczy, no są okrągłe, ale są takie, mają bardzo ciekawe faktury. Także no, myślę, że za rok chętnie powtórzę te dynie olbrzymie, tylko dużo, dużo, dużo wcześniej. Dla porównania, to jest największa dynia, jaką mieliśmy. Dynia, tak zwane no name, bo dostaliśmy po prostu od sąsiada rozsadę, taką dziką rozsadę. No, także ona przetrwała wiosenne przymrozki, ale całą uprawę dyniowatych zakończyły pierwsze jesienne przymrozki.
aż sobie z ciekawości obliczę, wiecie, ile to wszystko mi rosło. I tutaj już ostatnim rzutem na taśmę zebrane wszystkie kabaczki i dynie, pozostałości po dyni. To są te dynie, prawda, bez nazwy. Tutaj kabaczki się już takie, wiecie, żółte, fajne do przechowywania zrobiły. Jakieś tam jeszcze zielone lub takie tam maleństwo wytworzyło. No i okazało się, że mamy też dwie dynie piżmowe, tak to się nazywa chyba. Także ciekawe doświadczenie. Dyniowisko, ściernisko również przyniosło fajne efekty. Najlepsze w tym wszystkim było to, że chyba tylko dwa razy, może trzy, podlewałam ten areał. No i patrzcie, jakie ładne plony. Plus te wielkie dynie, co już Wam pokazywałam na poprzednim ujęciu. Także wow, wow i jeszcze raz wow. Polecam. Czyli na podsumowanie, do przechowywania zimowego idą 38 kabaczków, 3 dynie piżmowe, jest 11, a dwie żeśmy już zjedli, czyli razem było 14 dyń tych pomarańczowych dużych, czyli to też fajny plon, tylko że 14 łącznie, 12 idzie do przechowywania. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem takich dyń. Oczywiście to są dynie niedojrzałe, to są te dynie olbrzymie, które po prostu nie miały szansy dojrzeć, no bo dużo za późno je wysiałam. Sorry za kiepskie światło, ale po prostu takie światło tutaj jest. Także dzięki za uwagę, jeśli chodzi o film o dyniowatych. I polecam się na następne odcinki. Hejo! Mały bonusik, gdzie jeszcze są kabaczki tegoroczne? W słoikach, jeśli chodzi o sos uniwersalny do spaghetti, w słoikach, jeśli chodzi o marynowane kabaczki, jeszcze więcej marynowanych kabaczków, jeszcze więcej marynowanych kabaczków oraz pasta kabaczkowa, taka do smarowania kanapek. Oczywiście to nie są pojedyncze egzemplarze, tylko to są reprezentacja swoich serii, także no jest tego ogrom. Nie mówiąc już, jak dużo żeśmy tych zielonych kabaczków zjedli, tudzież rozdali. Także, tak, kabaczków było naprawdę dużo, sporo i łatwo się uprawiało.